Cześć wszystkim. Słychać mnie? O, super. Tu mam drugi monitor, który mam podgląd na czat. A tutaj mam Greenfoota. Tak, za chwilkę zaczniemy. Tylko nasz ekipadek się zalogował wcześniej. Były jakieś problemy techniczne. Co tam? Hej, hej. Hello. Czołem. Hello. Hello world. Jeszcze ze 3 minutki. No hej. Tak, będą podstawy, ale od razu przejdziemy do konkretnego projektu. No cześć. Hello. Jeszcze minutka. Leci. Inna z greenfoot.org. Ja obecnie używam wersji standalone 3.1.0. Też może być, bo dziś nie będziemy używać kolorów, a to właśnie była największa zmiana w stosunku do, znaczy 3.1.0 w stosunku do poprzedniej wersji. I ta wersja standalone już ma u siebie 19, to możemy zacząć już na ten listek. Ta wersja standalone jest o tyle fajna, że to nie trzeba instalować z środowiska Java, tylko on już jest tam
zawarte, wystarczy rozpakować, uruchomić i mamy. No cześć. Dobra, jest godzina 19. Przedstawię się. Nazywam się Adam Zieliński, jestem trenerem mistrzów kodowania i witam Was na drobnym webinarze ze świeżo parzonej kawy z Java w środowisku Greenfood. Mam nadzieję, że te półtorej godziny, które spędzimy razem, będą dla Was owocne. Okej. Dla Was owocne i spędzicie ten czas no, dobrze. Okej. Jako takiej prezentacji nie mam. Od razu poleci właściwie mój pulpit. Widać pulpit? Mój? Tak, ok, dobra. Dzisiaj zajmiemy postawami Java w środowisku Greenfood, ale też rozszerzymy sobie to troszkę o daty, czyli obsługę dat w Javie i tak zwane mapy. Teraz może mała prezentacja, bo daty generalnie rzecz biorąc, pobieranie dat z różnych systemów operacyjnych jest momentami dość karkołomne, jak w przypadku Windowsa. Więc jeśli macie Windowsa, to w końcu, żeby wyświetlić datę, echo date. Tutaj mamy 22 marca 2017. Wszystko fajnie, tylko że jest mały problem. Co gdybyśmy chcieli wziąć sobie sam rok, albo inaczej, albo jakoś w inny sposób przeformatować tę datę? Bo wszystko zależy od regionu, jakie sobie ustawimy w Windowsie. Jeżeli mamy jakiś tam region niepolski, to w tym momencie ta data może nam się całkowicie pokrzeczyć i nie będziemy mogli pobierać sobie daty tak normalnie. W przypadku Linuxa, tu mam połączony terminal z Linuxem, date, on też pokazuje pełną datę, pełną godzinę. No dobra, tak jest w przypadku wszystkich terminali i... Ok, jeszcze podgłośnić. Terminali i nasze polecenie w Windowsie. A teraz jak to wygląda w Javie? Zrobimy sobie projekt, czyli uruchamiamy sobie Greenfoota i mamy scenario, New Java scenario. Całe okienko za chwilkę opowiem, co się tutaj dzieje. Zrobimy sobie najpierw nowy scenariusz. Na pulpicie, na prościej, zrobimy sobie mapa dat. Czyli po prostu zrobimy sobie mapę dat i będziemy to porównywać z naszą datą, którą mamy w komputerze. Dajemy create. Bądźcie, nam się powinno za chwilkę uruchomić Greenfoot. O, jest. Włączę i mam. Mamy? Full screen. Teraz tak wygląda Greenfoot. Tu jest parę obszarów, którymi się będziemy interesować. Pierwszy to jest obszar, w którym się będzie wykonywała nasza aplikacja, to jest ten właśnie
Biały prostokącik. Poniżej mamy kontrolki do programu. Możemy uruchomić cały program, resetować go do ustawień domyślnych albo wykonać jeden akt z całego cyklu. Szybkość, no to szybkość animacji. Kolejna rzecz, drzewko, hierarchia naszych klas. Klasy to są takie schematy, dzięki którym możemy stworzyć różne rzeczy na podobieństwo z naszego świata. Czyli generalnie, no hej, czyli generalnie odwzorowujemy nasz świat w jakimś tam programie. No i tutaj można zobaczyć, mamy rozdzielone to na dwa typy. Mamy World Classes i Actor Classes. Do wersji trzeciej podklasa, no hej, podklasa My World nie tworzy się automatycznie. To należy uważać, czyli ta wersja Greenfoota z Wiki Mistrzów, do niej musielibyście stworzyć nową podklasę do klasy świata, po to, żeby w ogóle coś tutaj było widoczne. Od wersji trzeciej to już się robi automatycznie. Dobra. Teraz jak stworzyć podklasę? Bardzo prosto. Jak mamy klasę, w tym przypadku jest aktor, klikamy sobie prawym przyciskiem i wybieramy New Subclass. W New Class Name wpisujemy nazwę naszej klasy z dużych liter, bo to jest akurat konwencja i wpiszę sobie datownik. I tu możemy mu nadać jakiś obrazek. Ja wybiorę sobie z ludzi takiego ludzika, faceta w czerni i dam OK. W tym momencie pojawiło mi się podpięta nowa klasa, datownik do klasy. Czyli generalnie rzecz biorąc, mój datownik jest jakby rozszerzeniem aktora. Czyli wszystko to, co aktor posiada u siebie, to datownik też posiada. Teraz, jak edytować kod? Prawym przyciskiem myszy i Open Editor, ewentualnie dwuklikiem. Powinno się pojawić okienko edycji naszej klasy. Mamy? To będzie mój wentylatorek. Prawdopodobnie. Tak, zamiast tych serek webinarów 2016 roku będzie w zupełności wystarczająca. Dobra. Skoro już mamy nasze okienko edytora, umówię je pokrótce. Pierwsza linia. Import Greenfoot gwiazdka średnik. To jest nic innego jak zaimportowanie konkretnej biblioteki do naszego programu, a konkretnie do naszej klasy. Czyli ta nasza klasa będzie mogła robić różne rzeczy, jak na przykład odwołać się do świata, wyświetlić na tym świecie jakiś tekst i poruszać się po nim. Druga rzecz, komentarze. To jest komentarz dokumentacyjny, w którym możemy opisać, co dany program robi. Kiedybyśmy sobie stworzyli dokumentację naszego projektu,
W tym momencie pojawi się dokładnie to, co tutaj wpiszemy. Na tej chwili możemy sobie to usunąć, jak nie jest potrzebne. Kolejna rzecz. Public class datownik extensor actor. Public class, klasa publiczna, czyli jest dostępna właściwie w każdym miejscu naszego programu. Dalej, jest nazwa naszej klasy, datownik i extensor actor, czyli rozszerza klasę actor. Zresztą tu jest ładnie pokazana strzałeczka od aktora, co ładnie, ładnie to jest pokazane graficznie. Kolejny komentarz dokumentacyjny, który też możemy sobie usunąć. Zostaje nam tylko metoda public void act. O metodach sobie powiemy pewnie później. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że metoda act to jest taka metoda, która się wykonuje przez cały cykl działania programu nieprzerwanie. Więc ona jest całkiem dobra do takiego sprawdzania, czy coś się stało z danym obiektem, czy go kliknęliśmy, czy może przesunęliśmy, czy coś innego z nim zrobiliśmy. Ile osób ma problemy z dźwiękiem i głosem? Znaczy, z głosem może być faktycznie problem w postaci zbyt cichego, ale oprócz tego ci szarpania czy coś. No, wentylator. Grzeje się. Moja staruszka. Aha. Może się troszkę inaczej klasa pokazywać. Ok, nie ma problemu. Dobrze. No, spokojnie. Dobrze. To dobrze byłoby, żeby teraz ten nasz datownik się pokazał na świecie. Bo na razie świat jest pusty, trochę nudno, prawda? Fajnie byłoby, gdyby coś, gdyby coś ten aktor robił. Więc sobie przechodzimy do edycji klasy MyWorld. Otwieramy. Właściwie podobna sytuacja jak w przypadku tego naszego datownika, czyli są tu, jest tu import, greenfoot, są komentarze dokumentacyjne, usuwamy, jeszcze sobie usuniemy i mamy tak zwaną metodę konstruktora, czyli coś, co tworzy nam i nadaje właściwości danego obiektu. No, widocznie jest po prostu udostępniony. To musiałbym sobie chyba tam poklikać, żeby był na pełnym ekranie lub dopasowany do okna. Jakbyś pamiętał, coś takiego było. Ok. Teraz, żeby stworzyć nowy obiekt klasy datownik, musimy to zrobić po tym wywołaniu super. Bez tego, jeśli zrobimy to na tym, w tym momencie chcielibyśmy stworzyć do jeszcze nieistniejącego świata jakiś obiekt. O, oglądaczki to window. I sposób na tworzenie nowego obiektu w Java i w C++ i w innych takich językach obiektowych jest po prostu taki przepis. Datownik. Czyli nazwa klasy, datownik, nazwa obiektu, do którego się będziemy odwoływać, to może być zupełnie jakiś aktor. To może być zupełnie niezwiązana z klasą nazwa, ryba też może być, czemu nie. Ale weźmy sobie datownik, a i zdecydowanie nie polecam A, albo B, albo C, albo tego typu rzeczy. Jedna fajnie byłoby, żeby te nasze obiekty, ich nazwa reprezentowała już mniej więcej, co tam sobą reprezentują. Czyli datownik, datownik równa się new, datownik.
nawiasy, to jest wychowanie metody i średnik nienawiści, jak to ładnie ktoś kiedyś określił i z tego korzystam, z tego tekstu. Mamy? Dobra, to jeszcze chwilkę. Czyli dotownik. Do tego małego dotownika przypisz nowy obiekt typu dotownik. Dobra, jak to mamy już, przejdźmy sobie do głównego okna Greenfoota. I jak widać, tutaj nie ma czegoś, nie ma w ogóle żadnego obiektu. Jak dam run, też nic nie dzieje. Pauza, reset. Coś tu muszę jeszcze dorzucić. Więc żeby ten nasz datownik się pojawił na świecie, muszę dodać obiekt. Add object. I teraz myk. Jak zrobić, żeby od razu pojawiła się podpowiedź? Control spacja. Jest taki fajny skrót. Jeśli są mniej więcej nazwy metody, którą chcemy wykorzystać, kiedy wklepiemy parę znaków początkowych jej nazwy, naciśniemy Control spacja, tu ci pojawi się podpowiedź. Razem z opisem, co dana metoda robi. W tym momencie chcemy dodać obiekt, chcemy dodać aktora do naszego świata, więc wybieramy sobie po prostu add object. Ja mam tutaj te trzy rzeczy. Po pierwsze, co ma dodać i w którym miejscu, w którym x-ie, w którym y. Ten nasz obiekt już on jest stworzony. Datownik. A XY? Ja to sprawdzałem. Zwykle robię to na środku, ale dziś sobie zrobimy 500 na 200. I na końcu średni. I teraz po przejściu do głównego okna mamy faceta w czerni. To nam w ogóle tworzy, że on jest może nie tyle widzialny przez świat, co świat wie o jego istnieniu. Jest się w stanie do niego w jakiś tam sposób odwołać. Ale jakaś reprezentacja graficzna tego, to już musimy dorzucić poprzez add object. I w tym momencie pojawia się taki ludek. Jeszcze jedna uwaga. 500, 200, x, y. W Scratchu współrzędne, się współrzędna 0, 0 była dokładnie w środku naszego okna, naszego programu. W przypadku Greenfoota, Java, w sensie Java, C++, C Sharpa itd., itd. Punkt 0,0 znajduje się w lewym górnym rogu. Całe okno naszego programu, czyli ten wielokrotokącik, ma wymiar 600 pikseli na 400 pikseli. Więc no, 200 to jest środek, chyba pasuje. I 500 pikseli to jest mniej więcej tutaj. Myślę, że też pasuje. Mamy datownika? Super.
Coś jeszcze powtórzyć? Przybliżyć? Okej. Okay. Czy przechodzimy już dalej? Myślę, że dobrze, że możemy przejść dalej. Ale jak ktoś potrzebuje coś, to nie ma żadnych głosów sprzeciwu, więc lecimy. Wersja 3 Greenfoota o tyle bardziej mi się podoba, że edytory klas, znaczy edycja klas jest w jednym oknie, ale za to w zakładkach. To jest coś, do czego ja się przyzwyczaiłem w innych środowiskach i ogarnianie 50 okien z 50 klasami to byłoby tragedia. Także w końcu dotarli do tego, że chyba nazwówki są dobrym pomysłem. I mamy. Jeśli mieliśmy wcześniej uruchomionego notatnika i tego nie usuwaliśmy, przechodzimy sobie do tej edycji. Public Void Act. Zrobimy sobie trochę miejsca u góry. Teraz potrzebujemy zrobić coś takiego. Jeśli w samym środku aktu Greenfoot, kropka, no to spację, mamy taką metodę jak mouse rest. Czyli kiedy wciśnięto, albo kiedy naciśnięto obiekt. Tylko który obiekt? Ten obiekt. This. Czyli kiedy z całego naszego greenfoota nacisnąłem dokładnie ten obiekt, to coś się ma stać. I to działa w tym momencie cały czas. Czyli cały czas sobie nasłuchuję, czy ja czasem nie nacisnąłem tego datownika przy pomocy myszy. Jeżeli tak, no to w tym momencie to, co tutaj napiszemy, stanie się. Ale tylko raz. Bo tylko raz nacisnęliśmy ten obiekt. Ja proponuję klasyczny nam na razie system out print ln, czyli wydrukowanie na terminalu czegoś. New date. Wydrukujemy sobie na ekran obecną datę. Tylko mi coś tutaj pyszczy. Cannot find symbol class date. Żeby skorzystać z daty, musimy zaimportować dodatkową bibliotekę datę. Import java util date. Ls. Jeszcze jeden mały myk. Jeśli mam tu mały nieporządek z naszym kodem, chciałbym go trochę bardziej ucywilizować. Jest taki skrót Ctrl Shift I. Tak, tego nie przeniósł, bo to jest w miarę cywilizowane. Ctrl Shift I. Formatuje mi kod. Więc jeśli mielibyśmy jakieś tam niepokładane, to w którymś sobie odpowiednie wcięcia zrobi, tak żeby to było bardziej czytelne. Zauważcie jeszcze jedną rzecz. Kolory. Nasza klasa, cała klasa, zaczyna się zielonym kolorem. Tutaj. Leci przez cały kod i kończy się zielonym kolorem. Nasza metoda, funkcja, jest
oznaczeniem żółtym. I tak samo się kończy żółtym kolorem. Klamra. Nasz warunek jest na niebieskim tle. To jest kolejny sposób na to, żeby sprawdzić, czy nie mamy żadnych problemów z klamrami, nawiasami, siernikami. Jeżeli ja zrobię teraz coś takiego, że och, niechcący usunąłem sobie ten oto, tę oto klamrę, to w tym momencie on mi zapyszczy, że znaleziono błąd w klasie. Jeśli ja już na ten błąd najadę, zakończono, osiągnięto koniec pliku, kiedy parsowało się cały plik. W tym momencie znaczy zrobić klamrę. Idziemy do głównego okna. Run. Chłopek. W tym momencie na samym dole miga mi żółte, pomarańczowe. Pomarańczowe. Na pomarańczowe okienko Greenfoota. Kolejne. Którym jest data. Obecna data, godzina się nawet zgadza, więc chyba jest. Masz problem w kodzie, czy jeszcze raz. Teraz tak, jeśli chodzi o ten terminal, nie wiem, czy to jest kwestia mojego sprzętu stacjonarnego i notebooka, ale on na początku był niewidoczny dla mnie, całkowicie. Był gdzieś tam, gdzieś tutaj, przynajmniej tak mi Windows wskazywał, że on gdzieś tam jest. Jeśli by się wam stało, to trzeba kliknąć na to okienko prawym przyciskiem myszy, dać maksymalizuj, w tym momencie się to nasze okienko pojawi i wystarczy je wyciągnąć. I tam sobie odpowiednio je rozszerzyć, zmniejszyć i tak dalej. Ok. Mamy. Czyli jak do tej pory naszym osiągnięciem było zrobienie tego, że przy każdym kliknięciu tego naszego obiektu na terminal wyskoczy nam obecna data i czas. Oczywiście obecna data i czas na chwilę, w której kliknęliśmy. To nie jest tak, że się to będzie odświeżało. Okay. Mamy jakieś problemy? 3-0. Pamiętajcie o tym imporcie dat, bo bez tego nie ruszy. Nie jest standardowa biblioteka, ona nie jest standardowo dorzucona. I żeby korzystać od symbol print l. Nie jest print in, tylko print ln. Wydrukuj linię, print line. A. Spróbuj. Okay. Jest. Super. To możemy lecieć. No dobra, ale mi się taka data nie podoba. Zupełnie. Więc chciałbym sobie ją trochę sformatować. Tak, żeby ona była pode mnie. Ja chcę, żeby był rok, pauza, miesiąc, pauza, dzień. Jak tego dokonać? Jest sobie taka klasa o nazwie Simple Date Format i SDF. Sobie nazwiemy ją, ten obiekt. Mamy sobie Simple Date Format.
LDF równa się new simple date format. Teraz jako parametr musimy mu powiedzieć, w jakiej formie chcemy nasze daty, żeby się pokazywały. I tu mam taką fajną ściągę. To jest w ten sposób. Y, pauza, i dd. No i on znowu mi pyszczy, że nie może znaleźć takiego symbolu. Klasy Simple Date Format. I normalnie w środowiskach on tam już podpowiada, którą klasę zaimportować, którą nie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj staram się podpowiedzieć swoje. I zaimportować trzeba takie coś. Java text simple date format. I w tym momencie już przestaje pieszczyć. Czyli żeby sobie sformatować pod siebie jakąś datę, używamy klasy SimpleDateFormat, prosty format daty. Nazywamy go sobie jakoś. Ja sobie takie rzeczy nazywam od pierwszych liter klas, czyli SDF. I tutaj przypisujemy nowy obiekt klasy SimpleDateFormat razem z narzuconym formatem, czyli rok poczwórny z czterema cyframi, pauza, podwójna cyfra miesiąca i podwójna cyfra dnia. Teraz jak zrobić, żeby właśnie ta nasza data nowa się pokazała jako właśnie ten format. SDF. Kontrol spacja. Sprawdzę, co tutaj ma. Ma coś takiego. Jest też dobry sposób. Kontrol spacja. Sprawdzamy sobie, co dany obiekt ma do zaoferowania. Dzięki temu nie zawsze musimy sprawdzić gdzieś tam dokumentację Java czy coś. To już jest tutaj w środowisku i to całkiem fajnie działa. No i mamy tutaj SDF format date jako parametr new date. Główne okno, run, klik i mamy. Czyli wymuś na nowej dacie formatowanie takie, jakie ci powiem. Mamy? Działa? Musi powinno to pojawić zaraz. Pewnie, że może być. DD 4 greki. Napisz. Uruchom. Klik. Jest. To jest właśnie fajne, że tu jest pełna dowolność tak naprawdę tego, w jaki sposób sformatujemy naszą datę. Tak, print ln, nie in.
komentarz print line. Mamy? Jest pokazany. Okej. Mamy? Działa? Powinno działać. U mnie działa to. U mnie działa. OK. No dobrze. To zróbmy sobie taki obiekt tekstowy string data wejścia. Tego nie zmienimy, ale na razie zróbmy datę wejścia. Teraz 2.17.03.25. I tu zmienię na wcześniej było. Okej. Nagrywane jest, więc spoko. Dobra. I mamy sobie datę wejścia. Spróbujemy zrobić tak, żeby porównać tą datę wejścia z obecną datą. W zależności od tego, czy ta, czy obecna data jest przed tą datą, którą sobie tu ustaliliśmy w dacie wejścia, czy po, taki komunikat zwrotny zostanie z naszego programu. Czyli na przykład nie przejdziesz, jak to mówił Gandalf w Władcy Pierścieni. Ja lubię rozbierać takie rzeczy na różne, na ileś tam metod, na ileś tam funkcji. Więc sobie zrobimy teraz funkcję public string czy data OK. Zrobimy sobie nową metodę publiczną, która będzie mi zwracała tekst i nazwijmy go sobie czy data OK. Pamiętajcie o tych megasach okrągłych, o klamrach. Generalnie dobrą metodą jest otwarcie i zamknięcie klamry od razu. Czyli otworzyć, zamknąć. Przejdę sobie o jedną krechę do lewo i zrobię parę nowych linii. Dobra. Czy data OK? No dobra, to potrzebujemy teraz to jakoś wywołać. Wywołanie metody jest po prostu napisanie jej nazwy. I tyle. Wiesz, on mi tu udało pyszczy, bo missing return statement. Bo my mu tutaj mówimy, że hej, ty masz mi zostać tutaj tekst. A ja to nie widzę, żebyś mi zwracał tekst. Zwróć mi tekst. Więc na razie dałem mu spokój. Return. I w tym momencie będzie cichutko. Mamy? Mogę się mieć. Nie było nic takiego.
3 lata, ok. Jako parametr przyjmijmy sobie. Też nie, na razie bez parametru. Na razie bez parametru. Po prostu wrócimy sobie jakiś tam tekst, na razie tutaj na terminal. Teraz sobie sprawdzamy. Jeśli. No i zagwozdka. Bo porównanie dat może być tylko jako data. A mamy tutaj styling data wejścia. Czyli musimy tą datę wejścia przerobić jakoś na datę normalną. No to teraz co musimy zrobić? Musimy sobie wziąć i to, co robić, LDF i mamy coś takiego jak parse. To również tam ten simple date format nam również ogarnia to, że możemy sobie przekształcić ciąg znaków na datę. LDF parse i to jako source data, poznanie data wejścia. No to na razie pyszczy, bo my jeszcze nie skończyliśmy warunku. No i teraz co? Żeby porównać kropeczka, bo to w tym momencie już jest traktowane jako data. Czyli on sobie tam przemieli wszystkie te, cały ten tekst na datę, już jest traktowany jako data. Czyli mogę sobie wziąć, zrobić kropkę zaraz po i sprawdzić, co tam u siebie ma związanego z datami. No i ma tu całkiem fajne rzeczy, bo ma coś takiego jak after, ma coś takiego jak before i equals after. Sprawdzimy sobie, czy ta nasza data wejścia jest przed. Dobra, niech będzie przed. I tutaj po prostu new date. Czyli jeśli ta nasza data jest przed dzisiejszą datą, to coś fajnie, żebyś zrobił. Teraz sobie to wydrukujemy. System out. I wydrukujemy sobie, że data wyjścia, czyli jeśli ta zwróci prawdę, no to data wyjścia jest wcześniej niż obecna data. Nawiasy. Coś tutaj mi się pokręciło, nie tak.
Mamy to coś faktycznie do bota. Jest. Później to. Jeszcze to stanowi. Tak. Jacek krzyczy o takie coś. Unreported exception Java text parse exception must be caught or declared to be thrown. Bo generalnie takie operacje, jak przekształcanie różnych danych na inne dane, one się wiążą z tym, że może być wystąpić jakiś błąd, jakiś wyjątek. I ten wyjątek musimy w jakiś sposób zabezpieczyć. I żeby tego zabezpieczyć, to jest ładnie napisane. Must be caught or declared to be thrown. W przypadku naszej metody czy data OK, wystarczy dopisać throws plus exception. Czyli może się zdarzyć, że wyrzuci taki wyjątek. Tutaj widać, że on znowu mówi, on potrzebuje klasy pass exception, bo nie wie, co to jest wyjątek przekształcania ciągu znaków na datę. No to musimy mu to zadać. Czyli na samym górze import java text pass exception. I teraz będzie cicho. Ale tu jeszcze ten brand się pojawił. Bo jeśli wszystko fajnie, jeżeli ta nasza metoda sama w sobie złapie wyjątek i coś z nim zrobi. Ale przez to, że ona jest wywoływana przez inną metodę, przez metodę act, to w tym momencie musimy tutaj też podobny myk zrobić. Z tym, że tutaj w przypadku act nie możemy po prostu dać throws pass exception. Pokażę dlaczego. Throws pass exception. Nie piszcie tego. Exception. No, w tym momencie mi mówi coś takiego, że metoda act w datowniku nie może przesłaniać metody act w głównej klasie, czyli w naszym aktorze. No i w tym momencie musimy to w inny sposób zrobić. To sobie usunę. Wywołanie metody 3Data OK przerzucę tutaj. Czyli to się wykona tylko raz, a nie cały czas. I łapanie wyjątków za szybko. Już. To już powoli. Czyli na razie zrobiliśmy sobie tak, że sprawdzamy, czy data wejścia jest po naszej obecnej dacie. Jeżeli tak jest, no to w tym momencie ewidentnie nam mówi, że tak, to jest później. I na razie zwracamy sobie pustkę. Tylko, że żeby móc sobie przerzucać i przekształcać takie dane, musimy mu dać obsługę wyjątku. W przypadku naszej metody 3Data OK wystarczy dodać throws exception, throws pass exception w tej linii. W przypadku metody act tu już musimy się trochę bardziej pobawić. Przepraszam. Teraz. Żeby obłożyć warunkiem to, czy data to wywołanie metody, najlepiej po prostu zrobić sobie tak. Try klamra. Zamknąć klamrę po tym naszym wywołaniu metody. Jest sobie catch. Parse exception. Czyli co ja tutaj zrobiłem? Obudowałem sobie wywołanie metody 3Data OK przy pomocy słówka try, czyli wypróbuj. Sprawdź, czy z czasem to nie będzie powodowało błędów. Jeżeli tak, to złap w rękawice, złap. Złap ten wyjątek.
czyli przed metodą tutaj i klamra, wywołanie metody, zamknięcie klamry, catch z nawiasem okrągłym, a w środku typ wyjątku. U nas to jest parseException, no to parseException, a obok musimy mu nadać identyfikator. Czyli jeśli byśmy chcieli się do tego błędu jakoś odwołać, na przykład pokaż mi cały log z tego błędu, to byśmy wykorzystali pe.coś tam. Ale razie sobie to darujemy, po prostu po tych okrągłych nawiasach klamra otwarta, zamknięta i średnik. Ok, jasne jak na razie. To jest właśnie właściwie pomieszanie początków Java razem z małą kontynuacją tego, co było w zeszłym roku. Na przykład wyjątki były w zeszłym roku na czwartym webinarze, chyba tak. Więc sobie spokojnie to lubicie ogarnąć. Czyli wypróbuj, czy data OK. Jeśli coś się dostanie, złap wyjątek. Dobra, a ja tymczasem główne okno, run, klik i data wejścia jest później niż obecna data. Czyli by się zgadzało. Bo no, 25 marca, jakby nie było, to jest trochę później niż 22. Czyli się zgadza. Czyli to mamy załatwione. W tej metodzie odrębnej, tak, w tej metodzie głównej akt, try-catch, bo throws nie działa przy akcie. A bez throws, exception, też pyszczy. Musi być i to, i to. Bo tą metodę możemy w sumie skądkolwiek wykonywać, nie tyle niekoniecznie z samego aktu. Więc tu musimy dać zabezpieczenie w obu metodach, na wszelki wypadek, gdyby coś się stało. Okres zaimportowany pliki już. Util date, parse exception i simple date format. Jest OK? OK, to możemy lecieć. I tak naprawdę data w takiej postaci fajnie, że jest, ale bardziej praktyczny przykład podam Wam po zakończeniu webinaru, właśnie pod jego końcówkę, a teraz pokażę, z czym ona się wiąże.
Bo możemy zrobić sobie taki myk, że powiążemy datę z konkretnym ciągiem znaków, na przykład z jakimś użytkownikiem. Tak, wymyślę, użytkownikiem, jakimś konkretnym wejściem do wybranego obiektu, tego typu rzeczy. Możemy sobie to powiązać w taki sposób, że mamy coś takiego jak mapy. Mamy sobie mapy i mapy, nie wiem czy w App Inventorze były sobie mapy, one przechowywały, czyli wprost było powiedziane, że to są mapy, ale była taka kontrolka, która przechowywała dwie wartości, klucz i wartość. To jest dokładnie to samo. Czyli mamy sobie klucz, według którego możemy odczytać wartość. Czyli mógłbym na przykład zrobić sobie mapę z siebie, napisać, że kluczem jest Adam, a wartością jest na przykład data urodzenia. Takie coś. I ona, jak widać tutaj, żeby stworzyć sobie nową mapę, potrzebujemy po pierwsze nazwać typ, to jest mapa. To są diamentowe nawiasiki, takie ostre. W środku nich musimy dać typy, jakie tam będziemy dodawać. Czyli dwa razy string, bo data w tej formie jest jako ciąg znaków, a to i będzie imię. Czyli w zależności od tego, czy dany użytkownik istnieje i czy ma pozwolenie na uruchomienie programu w tym konkretnym dniu, albo od tego dnia, to sobie to przetestujemy. Czyli map string lista równa się new. Map jest kilka rodzajów, ale my sobie wykorzystamy hash map. To jest najprostsza, najłatwiejsza w implementacji. New hash map. String. Na samym końcu nawias zwykły. I on tu, jak możecie się domyślić, będzie pyszczył o dwie rzeczy. O mapę i hash mapę, które trzeba dorzucić. Import Java i teraz to jest moment. Util, też utility. Util i mamy map. Java util hash. W tym momencie jest OK. Można sobie sprawdzić już w dokumentacji Java, czyli na przykład sobie szukamy, weźmy sobie Chromium, tutaj hash map Java doc i mamy sobie powiedziane, to musimy zaimportować. Java util hashmap. Wystarczy hashmap java doc, to w tym momencie od razu nam pokaże dokumentację Java. OK. Mamy? Czyli żeby z tych naszych map, kluczy i wartości korzystać, potrzebujemy zaimportować mapę i hash mapę. Teraz dobrze byłoby do tej mapy coś dodać, jakieś dane. Moglibyśmy to zrobić przy pomocy osobnej klasy,
czyli tam wrzucić wszystkie te nasze dane, ale tu nie mamy właściwie zrobionego żadnego konstruktora, więc będziemy nim posiłkować. Public ratownik namiast klamra. Konstruktor służy do tego, że przy tworzeniu obiektów, jak mówiłem tam na początku, nadaje właściwości danemu obiektowi. Czyli tak jak on ma właściwość listy użytkowników, to fajnie by było, żeby przy jego tworzeniu ta lista użytkowników się jakoś tam wypełniła. Nie będziemy jakoś tak bardzo hardkorowo lecieć, zrobimy sobie po prostu dwa wpisy. Czyli, żeby to zrobić, lista u stare wyliczenie użytkowników, kropka. I tutaj po tej kropce mamy cuda niestworzone. Ale mamy też coś takiego jak put, czyli wyrzuć, cać, połóż. Sobie położymy do tej naszej mapy dwa ciągi znaków. Piotr, a wartość, który będzie typowany, będzie to 2017-03-25. Sobie dwa pisy w tej naszej mapie. Dwa imiona, dwie różne daty. Jeśli ktoś pomyśli o bazie danych, tak, można powiedzieć, że to jest w pewien sposób bardzo ograniczona baza danych. Najprostsza możliwa, ale jest. OK. I w tym momencie za każdym razem, kiedy będziemy uruchamiali nasz program, czyli przy pomocy tego naszego, kiedy będziemy zastosowali do domyślnie postawili nasz program, to w świecie będzie się tworzył nowy obiekt typu datownik przy pomocy tej metody. A ta metoda właśnie nam dodaje do map te dwa wpisy. Dążymy? Jest OK? Czy coś jeszcze przybliżyć? Wolniej, postaram się wolniej. Jeszcze. Najprościej Ctrl Shift I po to, żeby sobie sformatować ładnie kod i zobaczyć, gdzie brakuje klamry, bo to prawdopodobnie o to chodzi. Jak mamy sobie tych naszych użytkowników, no to fajnie byłoby ich jakoś tam wykorzystać. To sobie możemy już wykomentować, albo usunąć, ale wykomentujmy. To sobie możemy zamknąć. I teraz tak. Czy data OK? Zrobimy sobie tak, że
przy wywołaniu tej metody, przy data OK, będziemy przesyłali do tej naszej metody użytkownika, czyli tego naszego Piotra lub Adama, i będziemy sprawdzać, czy data jest prawidłowa. No to czy data OK, Adam. I tutaj musimy dorzucić, że on oczekuje od nas string użytkownik. Bez tego my się mu dajemy coś takiego, że chcemy uruchomić metodę czy data OK, dajcie tam jakieś imię, zrób sobie z nim co chcesz. No ale programowanie jest wredne i ono chce konkretnie. Jeżeli mi dajesz jakieś dane, to fajnie było, żebyś zawarł w mojej instrukcji, że tak, ja mam oczekiwać jakichś danych. W tym przypadku ma to być ciąg znaków i nazwij to jakoś, bo nie chcę mieć Python. Jakoś sensownie. No to mamy właśnie użytkownika. Ok, skoro mamy użytkownika, to sprawdźmy sobie, czy ten nasz użytkownik jest w ogóle tutaj w tej naszej liście użytkowników. Jeżeli lista tu mamy coś takiego jak contains key, czyli zawiera klucz i zawiera wartość. To, co jest pierwsze, czyli w naszym przypadku imiona, to jest klucz. Więc jeśli zawiera klucz jakiś, to coś ma się stać. Nie weźmiemy sobie na razie tego naszego użytkownika, tylko weźmy sobie Wojciech. Niech będzie Wojciech. W tym momencie sprawdzimy, co się stanie, kiedy ta nasza lista nie zawiera żadnego jakiegoś tam imienia. System out println. Nie ma takiego człowieka na liście. Jest to człowiek na liście. No i tutaj wypisał tylko to, co jest tutaj. Ja się tutaj walnąłem i ma być, jeśli lista nie zawiera. Przed samym tym sprawdzeniem contains key, dajmy sobie wykrzyknik, zaprzeczenie, że lista użytkowników zawiera klucz. I w tym momencie się pojawią dwa wpisy. Ja tutaj wyrzucę te stare rzeczy. Czyli nieprawda, że lista użytkowników zawiera taki klucz jak Wojciech. No. Wypisz mi to na terminal.
Klik. No i nie ma tego człowieka na liście. Czy tu się wykonały dwie rzeczy? Po pierwsze, sprawdziliśmy, czy Wojciech, którego nie ma na liście, czy jest na liście. No nie ma go na liście, więc powiedzieliśmy, że nie ma takiego człowieka na liście. A po drugie, to sprawdziliśmy sobie te daty. Możemy sobie wziąć, tu zamienić na użytkownika. Czyli sprawdź, czy użytkownik, którego przesyłam, jest na liście. Jeżeli nie, no to wydrukuj mi, że takiego użytkownika nie ma. Mamy? Na to sprawdzenie? Czy coś jeszcze tutaj przybliżyć? Coś dopowiedzieć? OK. No dobra. Na początku sobie sprawdzimy, czy ten nasz użytkownik istnieje. Czyli mamy pierwszy warunek. Chcemy sprawdzić, czy użytkownik istnieje, a po drugie, czy ma dostęp do naszego programu w... Znaczy, czy w dniu, w którym się próbuje dostać do naszego programu, on powinien mieć dostęp. Czyli jeśli ta nasza lista użytkowników jest OK, to właściwie kiedy coś tu jest, kiedy nie ma użytkownika, no to wydrukujemy na terminalu, że nie ma takiego człowieka. W przeciwnym wypadku, czyli kiedy użytkownik dany istnieje, dobrze byłoby sprawdzić, czy data, w której on się próbuje wbić, czy jest OK. Czy może faktycznie skorzystać z tego programu w tym konkretnym dniu. Czyli sprawdzamy sobie else. Jeżeli, no właściwie to jeżeli, to mamy tutaj. To sobie to musimy jakoś inaczej przebudować. Czyli jeśli dzisiejsza data, no i pytanie co? Jeżeli dzisiejsza data jest jaka? Jeśli chcielibyśmy sprawdzić, czy w tym dniu ma dostęp, powiedzmy, że od 15 mam dostęp do aplikacji, dziś jest 22, więc tak, mam dostęp. Czyli po prostu no, jest starsza niż dziś, czyli after. Czyli jeżeli dzisiejsza data jest po dacie tej tutaj w tej naszej liście użytkowników, czyli właściwie to samo co było, tylko że troszkę na odwrót to zrobiliśmy. Jest po dacie tej wklepanej, no to coś ma się stać. Ale jak teraz wziąć to? Mamy sobie
Listę użytkowników, ale teraz przydałoby się pobrać wartość dla tego naszego użytkownika, znaczy dla tego naszego klucza, czyli get, powiesz, get object i jako parametr on chce key, nasz klucz. To jest po prostu użytkownik, który przesyłamy. Ponownie sobie zrobimy zaprzeczenie. Zaprzeczam, dobra, spodziewam sobie najpierw before. Before chyba nie łapie dnia, w którym jest, czyli 15 marca by to nie złapało. Dlatego dobrze jest zrobić after, ale z wykrzyknikiem. I znowu nowa. Nowa klamra. No i tutaj krzyczy o to, że nie może być przekonwertowany do tej naszej daty. To w tym momencie jest jako ciąg znaków. I co tu musieliśmy zrobić? SDF pass. SDF pass. A to możemy sobie wyrzucić. Skoro mamy to 22, to weźmy sobie Piotra, a nie, tylko przesuwam Adama, weźmy sobie 22 na testy. Czyli najpierw sprawdzamy, czy mamy takiego użytkownika. Jeżeli nie, to w tym momencie on mi wyrzuci na ekranie, że nie ma takiego użytkownika. Jeżeli taki użytkownik się znajduje, to w tym momencie musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy ten użytkownik nasz ma dostęp w ogóle do tego? Jeżeli nie ma, no to w tym momencie też powinno się pokazać, że nie masz dostępu i wynocha. No to sprawdzamy. Run, pyk. Data wyjścia jest później niż obecna data. Nie ma takiego człowieka na liście. To jest użytkownik. Ciekawe. OK. Coś mi to nie zagrało. Nie ma takiego człowieka na liście. O, tu przesyła go. Sprawdzę, czy jest użytkownik. Jeżeli to nie jest prawda, to nie ma takiego człowieka na liście.
Masz jeszcze w sterku. Co jest atomem nadczynnym? A, nie masz jeszcze wstępu, to jest ok. Coś puste. No tak, bo nie pija. Czyli wszystko zagrało. Po pierwsze, data jest ok, użytkownik też jest ok, a tamto wcześniejszy błąd był spowodowany chyba tym, że nie do końca się skompilowało, bo za wcześnie uruchomiłem. No i on tutaj zwraca pustkę. A skoro ma zawrzeć tekst, to fajnie by było ubrać jakoś. System out. O, nie system out. Get word. Show text. I w nawiasie wrzucamy sobie czy data OK. Przecinek 320, na samym środku sobie to wrzucimy. I teraz tak. Ten tekst, system od print.ln, zamieniamy na return. Ten tak samo. A tutaj ten 0 zamieniamy na cześć. Czyli po kliknięciu mogło. I się chyba trochę wydał po państwu. Że coś mi to nie zabrało faktycznie. Czyli bierzemy sobie wydrukowanie go na świecie. Wynik tej naszej metody. Wynik naszej metody, który będzie albo nie ma takiego człowieka na liście, albo nie ma jeszcze wstępu, albo jeśli taki człowiek istnieje i ma dostęp do programu, no to będzie cześć. Pan klik cześć. Bo faktycznie Adam ma dostęp od 22. Wszystko fajnie, jeśli wpisujemy imię użytkownika w kodzie, prawda? Kompilacja za każdym razem, kiedy byśmy chcieli stworzyć innego użytkownika, no, może być trochę kłopotliwa. Dlatego zrobimy sobie mały myk. U samej góry string. I do tego będziemy sobie dodawać wynik takiego fajnego okienka, które pyta nas, podaj mi użytkownika, który chcesz sprawdzić. Więc u samej góry pod listą użytkowników, pod mapą, dajemy sobie nowe pole, string, nazwa użytkownika. Bo mapy jako taką, jako mapy, znaczy mapy jako takiej nie ma, jako konstruktor, jest hash map, jest tree map i jest jeszcze linked hash map. Okay.
Tak, jak już nacisnęliśmy przycisk myszy na tym naszym obiekcie, to spróbujemy sobie zrobić coś takiego, że pod nazwę użytkownika, równa się. Jest taki fajny myk, tutaj option paint. Kropka. I to jest drugie rzeczy. I zaimportowałem odpowiedniej biblioteki. Import JavaX Swing JOshin Paint. Zaznaczę na żółto. Żeby korzystać z takiej interakcji z użytkownikiem, musimy dorzucić bibliotekę JOshin Paint. Ona tam ma różne fajne okienka, między innymi do wpisywania tekstu, ale też do informowania użytkownika. Jest message, dialog, input dialog. My skorzystamy teraz sobie z input dialog. J option pane. Wcześniej nie było żadnej podpowiedzi, teraz jest ich trochę. Show input dialog. Jako jedyny parametr on potrzebuje tekst. Tak jest zachęty, tak zwany. I jako tekst sobie wprowadzimy podaj nazwę użytkownika. No i to, co mieliśmy, tam gdzie wpisywaliśmy na sztywno Adam, tam po prostu zmieniamy na nazwę użytkownika. Czyli nasza aplikacja po kliknięciu tego naszego datownika prześle do tej metody to imię, które tam wpisaliśmy i sprawdzi, czy dany człowiek jest na liście. Jeżeli jest, pyk, przechodzimy dalej. Druga runda. Sprawdzimy, czy on ma mieć dostęp do naszej aplikacji. Jeżeli nie, siot, wywalamy go. Jeżeli tak, to się po prostu witamy. Przetestujmy. Jan. OK. Nie ma takiego czegoś na liście. No patrzcie. Piotr. OK. Nie mam jeszcze wstępu. Znaczy Franciszuka. Adam. Hello. Który kod jeszcze pokazać? Co jeszcze przybliżyć, co jeszcze opowiedzieć? Bo to właściwie jest koniec aplikacji. To jest wstęp do tego, co będziemy robić następnym razem tak naprawdę. No, też będziemy się bawić mapami, ale będziemy troszkę inny sposób analizować naszego użytkownika nie po dacie. Wszystko jasne? Tutaj możemy tą datę wejścia w tym momencie już sobie spokojnie wyrzucić, bo jest nam niepotrzebna, bo była tylko na pierwszy raz do testów. I jedna rzecz, jeśli chodzi o hash mapy. Tak, będą. To wrzucę.
ucywilizuję trochę aplikację i to wrzucę na grupę. Jeden mały myk. Jeśli teraz sobie, to jest zamiast tego Adama, piszemy Piotr, to co się stanie? Dam mu run, kliknę, piszę Piotr. Teraz przeszedł. Piotr. Teraz też przeszedł. U siebie na stacjonarce, jak wchodzi innego, dokładnie w ten sam sposób, to mi wykrzyczał, że tak, użytkownik istnieje, ale nie ma jeszcze wstępu. Więc podwójne, lepiej takich użytkowników oddzielać w jakiś sposób, no, tak jak normalnie, czyli nie wiem, Piotr, Adam z na przykład, lub w podobny sposób. Okej. Mamy? Mamy. Dobra. Teraz... Okej, dobra. To teraz mały myk. Właściwie się webinarium skończyło. Czyli jeszcze trwa. I wolałbym tego nie na razie nie przerywać, bo coś jeszcze opowiem. Po co właściwie robiliśmy takie myki z datą i z mapami? Jest sobie taka aplikacja do zaświadczeń webowa i ona właśnie w ten sposób porównuje, tak, to są właśnie zaświadczenia, które możecie sobie wygenerować u siebie dla siebie. Ona właśnie nam sprawdza, czy data, której próbujesz się wbić na serwer i wygenerować zaświadczenie, czy jest 3 dni po całym webinarze, czy nie. Jeżeli jest 3 dni, no to w tym momencie, sorry, ale nie masz wstępu no niestety straciłeś swoją szansę na wygenerowanie zaświadczenia. Także możecie sobie sprawdzić, możecie sobie zapisać ten link gdzieś i sprawdzić go tutaj w niedzielę. No, niedzielę. Jak sprawdzałem, to 25 wygasa. Możecie sobie sprawdzić wtedy, jak to wygląda. A ja tymczasem... I w ten sposób właśnie się używa map, między innymi w programowaniu takim webowym. Porównujemy sobie konkretne wpisy i sprawdzamy je. Wykonamy tego, czy są poprawne, czy nie, i tak dalej. Działa? Generator? Od razu mówię, one nie są nigdzie zapisywane. A te mapy mogą być zapisane w jakimś pliku TXT. No można by zrobić tak, że kolejne wpisy są wypluwane do
do pliku TXT i potem można by zaczytywać jako dane. Więc tak. Okej. Dobra, jeszcze jakieś uwagi? Coś jeszcze ten? Tak jak w PHP mniej więcej. To znaczy, co w PHP? Ten generator? Zapis do plików. No, powiedzmy. A w przypadku. Tu moglibyśmy na parę sposobów zrobić, ale bez zewnętrznych bibliotek. No, musielibyśmy się pobawić trochę z tym. Tak, będzie nagrane. Znaczy jest nagrywane cały czas, będzie udostępnione. Dobra.